Witam w programie Zapomniani Bohaterowie. Moim rozmówcą jest dzisiaj standardowo lubelski historyk Rafał Kulicki. Dzień dobry, witam Państwa. A w dzisiejszym odcinku, można powiedzieć, przeniesiemy się do czasów ostatnich Jagiellonów. Omówimy postać wybitnego stratega, pierwszego wielkiego hetmana koronnego, Mikołaja Kamienieckiego, herbu Pilawa, który moim osobistym zdaniem jest był z najznakomitszym dowódcą militarnym czasów panowania Zygmunta Starego. E, tak, co można powiedzieć o Mikołaju Kamienieckim, to przede wszystkim to, że no poza tym, że urodził się w zamku Kamieniec koło Krosna w 1460 roku, to pochodził z rodziny takich możnowładców, powiedzmy, małopolskich, to z okolic Krosna, Sanoka. Bardzo znaczna rodzina, już wtedy posiadająca duże dobra i własny zamek. Znacząca. Sam Mikołaj miał pięciu braci i trzy siostry, czyli duża rodzina. Tak? I oni wszyscy w zasadzie zrobili potem duże, duże kariery. Tak? Ojciec Mikołaja, Henryk Kamieniecki, już sam jest zauważalną postacią w XV wieku, w XV-wiecznej Polsce. No Mikołaj Kamieniecki jeszcze zdecydowanie go przyćmił. Od dzieciństwa został wysłany jako najstarszy syn na dwór królewski w Krakowie, gdzie miał się kształcić, zdobywać doświadczenie, ogładę też. No powiedzmy sobie znajomości, które by mu umożliwiły późniejsze, późniejsze awanse. Przebywał na dworach króla Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta i Zygmunta Starego w końcu. Tak, czyli Aż trzech władców, można powiedzieć, z przełomu tego średniowiecza i renesansu. Z przełomu I bodajże jeszcze też Aleksandra Jagiellończyka, oczywiście. Tak, i Aleksandra. Był przed Zygmuntem Starym. Tak, czyli jakby miał kontakt z aż czterema kolejnymi władcami. E, cóż to jeszcze? No właśnie jego cała rodzina była już wtedy znaczna. Jego żoną była... E, jego żoną była, przepraszam, Anna Tarnowska z Melsztyna, czyli też e, córka z bardzo znacznego rodu melsztyńskiego. Są takie dwa rody gdzieś tu z okolic, właśnie. No, wschod, dzisiejszego Podkarpacia. Herbuleliwa. Herbuleliwa, tak. Z dzisiejszego Podkarpacia posiadacze znacznych e, włości, tak, zamków i też e, mający bardzo duże wpływy. W, w Krakowie, w Małpocy w związku z tym wpływ na całe królestwo polskie, jeszcze wtedy nie rzecz pospolita obojga narodów. Co, coś jeszcze? Może by teraz, zanim omówimy, że tak ujmę, już działania wojskowe, jego karierę wojskową, może skupimy się na armii polskiej i litewskiej w czasach, Ostatnich Jagieronów. Wiadomo, mamy wtedy do czynienia już z armią zaciężną. Armią w pełni zawodową, chociaż pospolite, pospolite ruszenie dalej funkcjonuje. To za Kazimierza Jagierończyka jego znaczenie o wiele spadło. Przyczyniła się do tego wojna trzynastoletnia, klęska, klęska pod podchodnicami z Krzyżakami. Właśnie za czasów wojny trzynastoletniej Piotr Dunin stworzył pierwszą armię zaciężną. E, armia, e, przede wszystkim w czasach Zygmunta Starego, mówim, mówmy tutaj, e, skupmy się na kawalerii, dzieli się na chorągwie kopienicze, chorągwie strzelce, strzelce oraz pierwszych husarzy e, Kopiniczy, kopijnicy była to główna siła przełamująca armii ostatnich Jagiellonów. E, żołnierze e, ciężko ciężkozbrojni noszący pełne zbroje płytowe, koń też był e, opancerzony w pełną zbroję płytową, E, za broń zaczepnął, tak jak sama nazwa wskazuje, służyły im przede wszystkim kopie e, oraz broń poboczna miecze. W tym przypadku, e, jak możemy zobaczyć na wielu obrazach, ilustracjach, były to miecze bastardowe, potocznie zwane półtora ręcznymi, które e, również w kawalerii bardzo dobrze e, się sprawdzały. E, Ciężkie. Miecze. Niekoniecznie, niekoniecznie. Duże. Niekoniecznie. E, Myślę, że nie przekraczały one, nie przekraczały one, no już duży egzemplarz, no, masywny egzemplarz miecza bastardowego to jest e, 1200 gramów, prawda, niewiele ponad kilogram, więc też nie przesadzajmy tutaj z wagą tych mieczy. E, poza tym były chorągi strzelcze, lżej opalce żonne, e, jak sama nazwa wskazuje, byli to strzelcy, e, wtedy właśnie uzbrojeni w arkebuzy. E, natomiast e, walko ogniową oni Prawie zazwyczaj prowadzili w sposób pieszy. A przynajmniej tak e, większość historyków wnioskuje. E, tak jak mówiłem, była już wtedy husaria, ale to nie była już nie była ta słynna, skrzydlata husaria, którą znamy e, od czasów Stefana Batorego przez XVII wiek. E, natomiast była to husaria lekkozbrojna, wywodząca się od e, tak zwanej jazdy radzkiej, od e, najemników bałkańskich, którzy. Służyli właśnie w armii polskiej końca XV wieku. Nie mieli oni zbroi, nosili za broń, za uzbrojenie ochronne służyła im tylko tarcza w typie węgierskim, prostokątna z ciekawym wycięciem ukośnym u górze. Oczywiście była ona również uzbrojona w kopie jako broń zaczepna oraz szable. Oczywiście nastąpił wtedy znaczny rozwój piechoty w wojnie trzynastoletniej ogromną rolę odgrywali kusznicy, natomiast większość strzelców już na przełomie XV i XVI wieku została przezbrojona w broń palną, arkebuzy. Ponadto za ochronę strzelcą służyli tzw. pawieżnicy, żołnierze, dzierżący duże prostokątne tarcze. Wcześniej ich zadanie, ich zadanie było ochronienie kuszników, teraz właśnie arkebuzerów. E, oraz byli tak zwani dziesiętnicy, e, najmniej liczna formacja, e, rycerze, żołnierze zaciężni, uzbrojoni, e, uzbrojeni w broń, broń drzewcową, e, różne piki, e, włócznie, rohatyny halabardy e, i nosili oni właśnie tak jak e, kopinicy pełne zbroje płytowe. Właśnie na przełomie XV-XVI e, wieku e, zbroja płytowa osiągnęła apogeum rozwoju już. E, Około 1510 roku pojawiły się pierwsze wczesne zbroje, tak zwane maksymiliańskie. Były to zbroje, których płyty były w specjalny sposób kanelowane. Znacznie wzmacniało to ich odporność. Ponadto wciąż były w użyciu tak zwane zbroje gotyckie, które były używane w drugiej połowie wieku XV. I tutaj będę mógł prosić, właśnie ilustrację. Tutaj zbroja gotycka to jest chyba to, co nam się najbardziej kojarzy z taką rycerską zbroją, to są te błyszczące, błyszczące, piękne płyty osłonięte no całe ciało. Pierwsza ilustracja, czy mogę prosić o jakieś zbliżenie? Pierwsza ilustracja właśnie zbroja gotycka, pochodząca na moje oko z około 1848 roku. Takie zbroje 1400. właśnie... 1480. 1480 roku. Takie właśnie zbroje zaczęły być na wyposażeniu naszych wojsk zaciężnych zapanowania króla Kazimierza Jagiellończyka przez większość drugiej połowy XV wieku były używane, a i na początku właśnie wieku XVI w czasach Zygmunt'a Starego dalej były używane. Mogę prosić o następne zdjęcie? Tutaj już mamy, nazwijmy to wczesne stadium zbroi Maksymiliańskiej z kalendarzami Brachami. Jest to wczesne stadium tej zbroi. Egzemplarz pochodzący z około 1510 roku. Poproszę dalej. Tutaj widzimy po stronie prawej. Przedstawienie właśnie lekko zbrojnego husarza z czasów panowania Zygmunta Starego. Jak widzimy, nie nosi on zbroi. Jest on odziany jedynie w charakterystyczny strój na styl wołoski. Jako osłonę służy mu właśnie ta węgierska tarcza z takim charakterystycznym wycięciem. Oraz posiada on tutaj akurat Lance, ale byli oni uzbrojeni w kopie oraz szable. A obok, właśnie, żołnierz chorągwi i strzelca. Obaj, obaj nie mają konia. Poproszę dalej. No, i tutaj widzimy bardzo ładną rekonstrukcję właśnie polskich kopijników z czasów Zygmunta Starego. Widzimy tutaj właśnie te charakterystyczne, kanelowane zbroje maksymiliańskie. Poproszę dalej. Tutaj obraz Chrystus Frasobliwy Stanisława. Samostrzelnika, pochodzący z około 1515 roku. U samego dołu widzimy przedstawienie rycerza w pełnej renesansowej zbroi. Jest to akurat do bardzo dobry materiał źródłowy odnośnie tego, jak wyglądały właśnie zbroje w czasach panowania Zygmunta Starego. Poproszę dalej. Tutaj widzimy z kolei obraz kopijników, właśnie. Z obrazu Bitwa pod Orszą, która rozegrała się w 1514 roku. Natomiast badanie dendrologiczne tego obrazu wykazało, że obraz ten powstał po 1525 roku, więc stąd można wnioskować, że to są już trochę nowocześniejsze zbroje niż w czasach, kiedy urząd hetmański sprawował właśnie Mikołaj Kamieniecki. Poproszę dalej. czy coś więcej, a e, iluminacja e, z manuskryptu e, biskupa Erasma Ciołka, e, pochodząca z lat e, 1510-1515, tutaj widzimy właśnie dwóch rycerzy, jeden trzyma chorągiew e, Królestwa Polskiego, drugi Wielkiego Księstwa Litewskiego. E, są oni tutaj uz, odziani jeszcze właśnie w zbroje gotyckie z końca XV wieku. Tutaj jeszcze kolejne przedstawienie z obrazu Bitwa pod Orszą, właśnie lekkozbrojna husaria. Pro, proszę dalej. I drzeworyt Macieja Miechowity, pochodzący z 1521 roku. Pokazuje on starcie polskich kopijników z lekkozbrojnymi Tatarami. Jak widzimy tutaj, kopijnicy również są odziani właśnie w zbroje bardziej gotyckie. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o nasze ilustracje. Z Kazimierza Jagiellończyka warto wspomnieć, że powstała również tak zwana obrona potoczna, mająca właśnie za zadanie obronę kresów przed wojskami, głównie tatar tatarskimi. I chyba tutaj e, przejdziemy do jeszcze organizacji właśnie wojsk. E, właśnie na początku XVI wieku pojawił się podział na chorągwie i roty e, oraz e, pojawił się urząd Hetmanów wielkich i hetmanów polnych. Opisz mniej więcej, jak, na czym polegał właśnie Urząd Hetmański i od czego ten urząd się wziął. Wiemy, że pierwszym hetmanem w ciężkich był Mikołaj Firle jeszcze w czasach wojny trzynastoletniej. Ja bym chciał jeszcze zacząć od, cofnąć się jeszcze na chwilę do tej wojny trzynastoletniej i tego, dlaczego to pospolite ruszenie, to rycerstwo tak naprawdę jeszcze wtedy straciło na znaczeniu. Bo to nie tylko przez samą wojnę trzynastoletnią, która no, pokazała, że to już nie jest siła taka zbrojna zdolna faktycznie tutaj wygrywać wojny. Chodziło o długi proces tak naprawdę upadku, można powiedzieć, takiej kultury rycerskiej, takiego mitu rycerskiego. Tego, kim rycerz miał być i w związku z czym ci, ta polska szlachta jakby zatracała powoli zainteresowanie tak naprawdę wojną i wojskiem. To już nie byli ci rycerze z czasów pierwszych Jagielonów, którzy jakby całe życie przygotowywali się do, tylko do obrony Rzeczpospolitej. W związku z tym, że już druga połowa XV wieku może powiedzieć, że to jest preludium do tego złotego wieku Królestwa Polskiego, a potem Rzeczpospolitej. E, Szlaf tam swoich, ze swoich dóbr zarabiała coraz więcej i interesowała się powoli innymi rzeczami. Z jednej strony wchodziła do Polski taka renesansowa kultura humanistyczna, gdzie ten mit rycerza już tak nie funkcjonował i to nie było. Jakby coraz mniej ludzi było zainteresowanych tym, żeby być jak najlepszymi rycerzami. Z drugiej strony dzięki temu, że, no, była dobra koniunktura na zboże i kraj się szybko rozwijał, to coraz więcej drobnej szlachty zajmowało się tym, żeby zarządzać swoimi majątkami jak najlepiej, zarabiać jak najwięcej pieniędzy, a niekoniecznie tylko spędzać całe życie na ćwiczeniach wojskowych. Więc, no, po tej wojnie trzynastoletniej, gdzie polskie to pospolite ruszenie w zasadzie w pewnym sensie już trochę zaczęło kompromitować, tak na dobrą sprawę. No to już nie byli ci rycerze spod Grunwaldu, tak? I to w związku z tym no, trzeba było jakoś wymyślić nowy sposób na obronę, obronę państwa, bo to, to pospolite ruszenie, czyli taka armia, to właśnie stricte rycerska, już przestała, przestała funkcjonować. No i właśnie w związku z tym zorganizowano, tak jak powiedziałeś tutaj, armię nową zupełnie wtedy armię zaciężną, czyli właśnie zawodową, i na jej czele stał stali najpierw tacy wybierani ad hoc hetmani. Później y, od czasów Mikołaja Kamieńskiego powstał stały urząd hetmana wielkiego koronnego, który był, to był bardzo bardzo wysoki urząd o olbrzymich kompetencjach. Tak naprawdę hetman wielki koronny odpowiadał za prawie całkowicie odpowiadał za obronę królestwa polskiego. Tak? Na jego barkach stała organizacja armii, zarządzanie nią, dowodzenie i y, y, jakby no rozlokowanie tych tych oddziałów, no jedyne co to dostawał pieniądze jakieś takie ogólne, wytyczne od króla i sejmu. Później ci hetmani stawali się jeszcze z czasem, no w ramach rozwoju tej tak zwanej demokracji szlacheckiej, stawali się jeszcze potężniejsi. E, no ten urząd już tak skwitując to, jak bardzo on był ważny, może tutaj dużo późniejsze słowa... Augusta II Mocnego, króla polskiego z dynastii Saskiej, który potem powiedział, że gdyby wiedział wcześniej, jakie są możliwości hetmana i króla w Polsce, to nigdy nie chciałby być królem, tylko hetmanem. Można ująć, że berło królewskie nieraz przed buławą hetmańską się uginało. Tak, a dlaczego się uginało? Bo tak naprawdę cała obronność Rzeczypospolitej była na głowie hetmana. No hetmanów ich było potem już w Rzeczypospolitej czterech, hetman wielki, koronny. Który kierował wojskami Królestwa Polskiego, Hetman Wielki Litewski, który kierował całą obronnością Wielkiego Księstwa Litewskiego, i każdy z nich miał jeszcze dobranego Hetmana Polnego. E, tutaj, w każdym razie, no, Hetman to jest tak jakby dzisiaj najwyższy dowódca wojska, minister obrony i szef sztabu w jednej osobie. Tak naprawdę to oni kierowali wszystkim. Zadaniem tych Hetmanów Wielkich Koronnych było w czasie pokoju pozostawanie najlepiej przy królu albo pełnienie, jakby, zadań administracyjnych, żeby to całe, to całe wojsko działało, można powiedzieć. I organizacja tego wszystkiego. No, Mikołaj Kamieniecki też, jakby na tym urzędzie hetmańskim w pewnym sensie zasiadał z bratem, bo jego brat Jan Kamieniecki był hetmanem wtedy polnym koronnym. Hetman polny, jego zadaniem była właśnie głównie obrona tych kresów Rzeczpospolitej Ziem ukraińskich przed Atakami, no przede wszystkim przed atakami tatarskimi, które były no aż do początku XVIII wieku po prostu z morą dla, dla Polski, ponieważ o ile nie było, to zagrożenie, które byłoby w stanie tak na dłuższą metę zagrozić, jakby istnieniu Polski czy oderwać czy jakieś ja wiem. ziemie? Opowiemy o najaździe, który był takim zagrożeniem, można nawet rzec. No, zdarzały się, zdarzały się takie momenty, ale bardziej takie irytujące było to, że tatarzy niemal nieustannie wyprawiali się. Na ziemię ukraińskie napadali, kradli, palili wsie, brali, łapali bardzo dużo ilość ludzi, z których sprzedawali później jako niewolników do Imperium Osmańskiego, więc, no, to tam cały czas musiał być ktoś i musiał tego pilnować, żeby te nieustanne rajdy tatarskie jakoś, jakoś opanować. No i Mikołaj Kamienicki jakby był pierwszym człowiekiem, który objął ten już taki stały urząd Hetmana Wielkiego, urząd też dożywotni, co warto zauważyć w normalnych warunkach, jeśli nic wielkiego się nie działo, oni kierowali dożywotnio, no w czasie wojny dowodził tymi wojskami zaciężnymi jako główny dowódca. Jedyne co to, jeżeli potem już zwoływano jednak mimo wszystko pospolite ruszenie w jakichś sytuacjach zagrażających bardzo już istnieniu w ogóle Rzeczpospolitej, no to wtedy ta władza Hetmana nad pospolitym ruszeniem nie była m, aż taka wielka, nie dowodził, to znaczy czasem dowodził, ale nie musiał. Tym niemniej, no to był człowiek, który tak naprawdę te wielkie zwycięstwa, polskie z czasów Złotego Wieku i XVII Wieku, to w dużej mierze musiała być zasługa hetmanów, którzy no, odpowiadali za to, jak ta armia i jak ta obronność w ogóle, w ogóle wyglądała. Pierwszymi wielkimi że tak powiem, kampaniami, sukcesami militarnymi Mikołaja Kamienieckiego była wojna z Mołdawią, która zaczęła się jeszcze za panowania hospodara mołdawskiego, Stefana Wielkiego. Natomiast e, kontynuował ją jego syn Bogdan III. E, Bogdan III chciał e, poślubić siostrę po e, zmarłym królu Aleksandrze Jagiellończyku, Erzbiatę, marzył mu się właśnie Mariasz z Jagiellonami, e, Oraz istniał wtedy spór graniczny między e, Polską a Mołdawią o pokucie. E, Bogdan nakazuje swojemu e, dowódcy. Superkłabowi, kopaczowi, właśnie zająć pokucie. I wtedy w 1506 roku, najpierw w bitwie pod Czerniowcami, Mikołaj Kamieniecki na czele 3000 wojsk wypiera jego armię, pokonuje jego armię, mimo że wojska mołdawskie mają przewagę liczebną. Mołdawianie chcą zająć pokucie znowu pod dowództwem e, Kopacza, kolejny zajmują pokłucie kolejny raz w 1509 roku. Natomiast e, tutaj znowu Mikołaj Kamieniecki, tym razem już e, z dużą, około 20-tysięczną armią, nieopodal twierdzy Chocim w 1509 roku odnosi nad nimi druzgocące zwycięstwo. E, można powiedzieć, że tymi zwycięstwami... E, Pomścił klęskę pod Koźminem, którą poniósł król Jan Olbrach, właśnie w walce z hospodarem mołdawskim Stefanem Wielkim. Ale to nie, była, to nie, było jego, to nie były jego szczytowe osiągnięcia militarne. Łyk Wody. W marcu 1512 roku można powiedzieć raporty wywiadu obrony potocznej donoszą o szykowanym ogromnym najeździe tatarskim na ziemie polskie. E, raporty są prawdziwe, mianowicie e, han e, Tatarów Krymskich, Mengli I Girei, e, po bardzo e, bardzo srogiej zimie, która spustoczyła gospodarkę hanatu krymskiego, postanawia właśnie zaatakować Królestwo Polskie. I nie był, nie był to byle jaki najazd, albowiem Han zebrał wszystkie swoje ordy i osobiście je poprowadził. Liczebność najazdu tatarskiego można nawet liczyć od 25 tysięcy do nawet 30 wojowników krymskiej ordy. Tatarzy wkraczają na ziemię królestwa polskiego, rozbijają kosz. Nieopodal Lwowa, 50 km od Lwowa. Ich zagony docierają w na najazdach pod Heum, Przemyśl i Lublin nawet, między innymi. Eee, obrona potoczna e, wtedy liczy 2000 żołnierzy. Natomiast e, gotowych do wzięcia udziału w walce jest zaledwie 600. E, taka, si taka niewielka siła absolutnie <laughs> nie byłaby w stanie sprostać tak ogromnemu najazdowi. Potrzebna jest interwencja... Wojsk koronnych właśnie pod dowództwem Hetmana Mikołaja Kamienieckiego, które zostają posiłkowane przez Hetmana Litewskiego Konstantego Ostrowskiego, znakomitego dowódcę, wielkiego zwycięzcę dwa lata później w bitwie pod Orszą. Koncentracja obu armii ma miejsce w Lwowie, lecz zanim wojska zdawałyby się zebrać. Tatarzy zebrali się z powrotem i postanowili powrócić na Krym. Jako, że Tatarzy prowadzili ze sobą jeńców, wziętych jasy, dużo łupów, wojska koronne nie miały specjalnie problemu z tym, ażeby ich doścignąć. Dościgają ich na polu, w okolicach miejscowości Łopuszno i Wiśniowiec. Stąd bitwa, która, o której zaraz opowiem, można znaleźć ją pod nazwą i Bitwy pod Łopusznem oraz Bitwy pod Wiśniowcem. Posiłki litewskie Hetmana Ostrowskiego również docierają w porę. Łącznie armia polsko-litewska liczy około 4-5 tysięcy Żołnierzy, w tym większość jazdy, jest zaledwie jedna rota piechoty strzelczej, razem z, ze wsparciem działek polowych. Tatarzy są gotowi przyjąć walną bitwę. Raz, że chcą obronić swój jazyr oraz łupy, a dwa, że mają, no, gigantyczną przewagę liczebną. Tak jak mówiłem, od 25 tysięcy do nawet sił liczby przekraczającej 30 tysięcy wojowników tatarskich. E, między Hetmanem, przed bitwą, jeszcze między Hetmanem Kamienieckim a Ostrowskim e, dochodzi do sporu, e, czy to wojska koronne mają rozpocząć bitwę, czy to wojska litewskie mają ową bitwę rozpocząć. E, Tatarzy wykorzystują ten czas, i kiedy wojska, chociaż co prawda i koronne i litewskie są już gotowe, e, Polacy stoją na flance lewej, natomiast Litwini stoją na, prance, na flance. Prawej Tatarzy, wykorzystując lukę między obydwiema częściami Armii Polsko-Litewskiej, postanawiają oddzielić i oddzielnie zaatakować siły litewskie. Oczywiście na początek, częścią swoich sił. Litwini związują Tatarów walką, natomiast Tatarzy i wtedy mają przytłoczającą przewagę liczebną. Kamieniecki na początek nie wykonuje żadnego ruchu swoich wojsk, później do ataku, na pomoc Litwinom, którzy są w bardzo ciężkiej sytuacji, zostają przyparci do lasu, niemal otoczeni, wysyła zaledwie dwie roty. Dlaczego taka decyzja? Raz, że Więk chciał wciąż dysponować większością swoich wojsk koronnych do działań manewrowych na polu bitwy oraz to akurat powiodło się w 100%. Chciał sprowokować całą armię tatarską do ataku na skoncentrowanych już walką Litwinów. Kamieniecki wysyła te dwie roty na pomoc wojskom litewskim. Ta prowokacja udaje się. Armia Tatarów Krymskich rusza z całą swoją siłą właśnie, około już 25 tysięcy wojowników, czy może nawet 30 tysięcy wojowników, na wciąż bar, na bardzo mało liczne e, siły litewskie. E, to pozwala skoncentrować e, całą armię tatarską, ogromną armię tatarską w jednym miejscu. E, o swoje pozycje nawet opuszczają Tatarzy broniący, tabor, broniący taborów i jasyru. E, na to właśnie czekał Kamieniecki. Wody. Na no to właśnie czekał Kamieniecki. Najpierw rozkazuje on strzelcom, wyposażonym w arkebuzy ze wsparciem działek polowych, ostrzelać Tatarów, których konie nie są przyzwyczajone do walki, właśnie. Podczas dźwięku, broni, dźwięku palnej. broni palnej, prawda? broni palnej, Można by nie są ostrzelane, prawda? Tak jak właśnie konie bojowe zachodnioeuropejskie. To właśnie wywołuje popłoch wśród jazdy tatarskiej, która ponosi wtedy już wtedy duże straty. Natomiast po tym ostrzale Kamieniecki decyduje się na ostateczne uderzenie. Wielki chówiec walny kopieniczy wojewody ruskiego Jana Odrowąża, e, rozpoczyna szarżę. E, skutek e, ciężko zbrojni kopijnicy e, wbijają się w szeregi tatarskie, można powiedzieć, jak nóż w masło. Pamiętajmy, że no, kopijnicy, tak jak pokazywaliśmy slajdy, e, byli tak e, odziani w pełne zbroje płytowe, opancerzony był również koń, że nawet praktycznie tylko nogi konia wystawały, były tutaj nieosłonięte. E, kopijnicy wbijają się w szeregi tatarskie, jak w masło. Jedna z chorągwi, prawdopodobnie chorągiew, dowodzona przez Ottona Schodcza przełamuje szeregi tatarskie, rozrywa linie tatarskie na całej ich, całej, jej, całej ich głębokości, wdzierając się aż do taboru, aż do taboru. Atak kopijników jest tak znakomicie zorganizowany i precyzyjnie przeprowadzony, że Odcinają oni praktycznie wszelkie drogi e, ucieczki Tatarom. Skutki tego natarcia właśnie e, tej wielkiego walnego chówca wojewody ruskiego Jana Odorwąża są dla e, armii Tatarów Krymskich dewastacyjne. E, jak podają źródła? Na miejscu poległo aż 24 tysiące Tatarów. Odbito z Jasyru 16 tysięcy ludzi. E, zdobyto... E, 10 tysięcy, około 10 tysięcy znakomitych tatarskich koni bachmatów. Zdobyto ogromne bogactwa. Praktycznie niewielu Tatarów uchodzi z tego pogromu. Było to właśnie ta bitwa, jest ukoronowaniem kariery wojskowej Hetmana, hetmana Mikołaja Kamienieckiego. Analizując źródła właśnie owej bitwy. Osobiście doszedłem do wniosku, że był to najlepszy dowódca właśnie czasów Zygmunta Starego. Oczywiście kiedy mówimy o hetmanach koronnych czasach Zygmunta Starego, znakomity dowódca Mikołaj Firlej, hetman Mikołaj Firley, pochowany u nas w Lublinie w kościele dominikanów. Można zobaczyć jego grób. Inny oczywiście Jan Amortarnowski zwycięstwa, zwycięstwa spod Obertyna, znakomite zwycięstwo nad mołdawianami. Natomiast, właśnie analizując tą bitwę, źródła tej bitwy, gdzie nawet 5-tysięczna armia polsko-litewska rozgromiła 30 tysięcy Tatarów, czy 25 tysięcy Tatarów, no, w żadnej innej bitwie w historii Polski straty przeciwnika, czy zabitych, nie sięgnęły aż 90% stanu armii przeciwnika. to ja bym tutaj jeszcze. I jeszcze dodam, to... że e, zwycięstwo spektakularne, zwycięstwo znakomite. E, potęga e, Tatarów Krymskich, e, militarna potęga Tatarów Krymskich, właściwie zostaje złamana nawet na długie lata. E, mimo to Hanmen Gilgirej e, ową winę e, za najazd, za, e, u prowodyrów, e, za prowodyrów najazdu przedstawia swoich synów. E, Skutek czego e, król Zygmunt e, Stary nie zaprzestaje płacenia trybutu Tatarom Krymskim, byci, e, by ich e, odwieść od właśnie najazdów. No ale Zygmunt e, Stary, jak wiemy, niestety był znany ze swojej ugodowej polityki. No tak, tutaj trybut to brzmi jakbyśmy byli jakimiś takimi poddanymi prawie, no, że tatarami. Daniny, e, łapówki. no. Takie powiedzmy. łapówki, macie pieniądze, dajcie nam spokój na chwilę, tak, bo... Tutaj sobie... I rzeczywiście, trybut to było złym słowem. Znaczy, oficjalnie to się tak chyba nawet nazywało, tylko chodziło o to, żeby właśnie dać cokolwiek Tatarom, żeby na chwilę dali, dali spokój i dali się jakoś rzecz pospolitej rozwijać. Było to nawet mniej kosztowne niż yy, ciągłe kampanie właśnie wojenne przeciwko Tatarom. No, szczególnie, że to, to ludność w dużej mierze nomadyczna która się po prostu <laughs> przenosiła i, i ciężko ich było pokonać, ciężko było jakby zająć ich i ziemię, bo oni po prostu szli kawałek dalej i, i powracali. Tak, skąd w ogóle na Krymie 30 tysięcy wojowników na Półwyspie Krymskim, no? Może że tak. Han ruszył ze wszystkimi ordami. Tak, i to były nie tylko tereny samego Półwyspu Krymskiego, ale też stepowe tereny tutaj południowej, dzisiejszej południowej Ukrainy, południowo-zachodniej Rosji. Tak, to jeszcze były te czasy, kiedy na tym Krymie to było centrum, ale te ordy tatarskie, no, tatarzy zamieszkiwali wtedy dużo większe większe tereny, w zasadzie zachodnią część tego wielkiego stepu od południowej Ukrainy, całe wybrzeże, północne wybrzeże Morza Czarnego, aż po w zasadzie no, dzisiejszą, dzisiejszą południowo-wschodnią południowo Rosję. E, tak, no i Han Girej był no, przywódcą jakby tego wszystkiego, tak, takim nieformalnym. Udało się złamać wtedy potęgę potęgę Tatarów na dłuższy, na dłuższy czas. No i ten, no, dla Tatarów właśnie Dlaczego oni tak nie odeszli, tylko bronili tego jasyru? No bo dla nich to było podstawowe źródło jakichś większych zarobków. Hanat Krymski i inne ordy były, ciężko tam mówić, na o jakimś rozwoju gospodarczym. To gospodarka oparta na owcach i napadaniu na sąsiadów i sprzedaży niewolników w największej, w największej części. Jest też... Do Konstantynopola, do dzisiejszego Stambułu właśnie. Pamiętajmy, że już wtedy Hanat Krymski był lennym Imperium Osmańskim, lennikiem Imperium Osmańskiego. No, ale że właśnie to jest też, można powiedzieć, taka trochę polska historia, polska historia niewolnictwa tych kolejnych najazdów tatarskich i, sp i sprzedawania olbrzymich ilości, no 16 tysięcy niewolników po jednej wyprawie chcieli wyeksportować. No słyszałem, interium. że właśnie w bitwie pod ty, tym Wiśniowcem 28 kwietnia bitwa, nie pamiętam, czy wspomniałem, czy nie, nawet po, po tym, jak chorągiew od do nas, chodcza, Przedarła się przez całe szeregi tatarskie. Nawet część jeńców szybko uwolnionych z Jasyru chwyciła za broń i postanowiła zemścić się na swoich tatarskich oprawcach. No, nic miłego, zostać wyrzuconym gdzieś do krajów arabskich i w lepszej opcji, jak się było mężczyzną pracować do końca życia. Kobiety miały jeszcze gorzej, trafiały do haremów najczęściej. W każdym razie, no, wybitne. Dowódca Mikołaj Kamiński, nie da się mu tego absolutnie odmówić, ani poddawać tego większą wątpliwość. Później przez całe życie dostawał jeszcze kolejne um, zaszczyty od władców. Um, kasztel, został kasztelanem sandomierskim, wojewodą, starostą generalnym Krakowskim. Czy masz tutaj daty, w których obejmował te urzędy? E, mam kasztelan sandomierski od 1505 roku, to jeszcze wcześniej. Starosta generalny krakowski, to też wcześniej. No już po bitwie miał wszystko, co. Miał już jakby miał najwyższe godności, tak naprawdę, w królestwie polskim. Wiele więcej się już chyba nie dało dostać, niż bycie Hetmanem tak. Wielkim i starostą generalnym. W 1515 Krakowskim. roku Zygmunt, stary bardzo ufa Mikołajowi Kamienieckiemu. W 1515 roku powierza mu. Ee, zajmowani się całym Królestwem Polskim podczas jego nieobecności, kiedy wyprawił się z wizytą, no, kurtuazyjno-dyplomatyczną do Wiednia. Jest to jedyne zada zadanie, z którego Mikołaj Kamieniecki się nie wywiązał, albowiem tego samego roku dokonał żywota. Tak, zmarł 15 kwietnia 1515 roku. Ciekawostka, że Mikołaj Kamieniecki miał dość długie, duże długi oraz. Nie zajmował się swoimi posiadłościami, z tego co czytałem. Był to człowiek, który całą swoją karierę, całe swoje wysiłki poświęcił wojnie i obronie Królestwa Polskiego, natomiast nie umiał gospodarzyć. Nie umiał albo nie miał czasu, tak? Kiedy się jest Hetmanem i trzeba bronić całej, całej Polski, no nie ma. Powiedzmy obrazowo, nie ma dużo czasu, żeby ganiać chłopów i pilnować, wszystkie daniny gdzieś tam. Gdzieś tam płacą do, do zamku kamienieckiego. Pochowany w katedrze wawelskiej niedaleko królów. Prawdopodobnie w kaplicy świętego Mikołaja. Prawdopodobnie w kaplicy świętego Mikołaja. Ciężko, ciężko przecenić tą, tą postać, też właśnie nie. Ciężko ją znaleźć w podręcznikach szkolnych, tak naprawdę, ale z drugiej strony ciężko przecenić człowieka, który no, miał wielki wpływ na początki Złotego Wieku. W, w Polsce był w stanie obronić i zaprowadzić bardzo cenny pokój. Niewielu o nim słyszało, a nawet właśnie e, historycy mówiący o panowaniu e, Zygmunta Starego, e, mówiąc o wielkich hetmanach, e, zazwyczaj wspominają Konstantego Ostrogskiego, wielkiego hetmana litewskiego, Jana Amora Tarnowskiego, czy Mikołaja Firleja, tutaj wielcy hetmani e, koronni. Właśnie po kamienieckim e, hetmanem koronnym Wielkim hetmanem Korony został Mikołaj Firlej, pochowany właśnie tutaj u nas w Lublinie w kościele dominikanów. Zachęcam do odwiedzenia właśnie kaplicy Firlejów. Tam można zobaczyć jego przepiękny nagrobek. Jest ukazany tam leżący właśnie w zbroi maksimiliańskiej. Tutaj chyba jeszcze nie dodawałem, że znakomitym źródłem, poza zbrojami, które się zachowały, znakomitym źródłem odnośnie rekonstrukcji, jak wyglądała armia jak wyglądali rycerze kopinicy zaciężni właśnie w czasach Zygmunta starego są właśnie renesansowe nagrobki ze szczegółowo zazwyczaj dostojnicy byli właśnie chowani ukazywani na nagrobkach w pełnych zbrojach też można zajrzeć do Muzeum Wojska Polskiego tam jest kolekcja zachowanych zbroi kopiniczych natomiast wystawa jest poświęcona bitwie pod Obertynem i no, te zbroje kopyjnicze już pochodzą raczej z lat y, 30. XVI wieku. Więc nie są to zbroje, które, y, które byli odziani kopienicy i rycerze właśnie y, podczas sprawowania urzędu hetmańskiego przez Mikołaja Kamienickiego. Taka zbroja też była w stanie trochę wytrzymać. Może. No, ciężko, ciężko mieć takie super dokładne też dane, jak to, w którym roku to wyglądało. Natomiast pokazując ilustracje, tutaj mało było, właśnie, ilustracji rekonstruujących, właśnie, armię polską i litewską na początku XVI wieku. Bardzo wiele tych ilustracji można znaleźć w internecie. Tutaj polecam jeszcze stronę na Facebooku Encyklopedia Stara Polska podług autorów różnych, tam jest bardzo tego dużo. Natomiast skupiłem się na, właśnie, samych zbrojach oraz ilustracjach ilustracjach drzeworytach iluminacjach pochodzących obrazach pochodzących właśnie z epoki gdyż one są właśnie najdokładniejsze hmm. Nie wiem czy jest coś jeszcze do dodania Myślę, że na tym zakończymy. Dziękuję wszystkim oglądającym. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy tematem tego wybitnego stratega, tak jak we wszystkich programach. Chciałbym zachęcić, abyście pisali w komentarzach Propozycje na postacie, które możemy omówić w innych, w następnych odcinkach naszego programu. Tak jak mówiłem, Mikołaj Kamiecki, moim osobistym zdaniem, był najlepszym hetmanem czasów Zygmunt, panowania Zygmunta Starego. Czy się z tym zgadzacie, czy na przykład Waszym zdaniem inny hetman był lepszym strategiem od niego, to oczywiście też zapraszam do dyskusji. Dziękuję wszystkim oglądającym, i serdecznie pozdrawiam. Czy są pytania? Jeszcze sprawdzę. Nie, nie ma pytań. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim oglądającym i serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.